Cześć! O, albo nie cześć. Teraz cześć. Witacie detailingowy dziadzia. Pure Chemii i od nich Tar Remover. Tak jak widziałeś, wskoczyłem sobie, kurczę, na dyfuzor od Audi, które jeździło nie wiem ile lat, może tyle co ma auto. Smoła od wewnętrznej strony, która sobie tam leżała i stwardniała jak kamień. I jak sobie poradził? Pięknie. Widziałeś. Fakt, że trwało to chwilę, prawie 10 minut, 10 minut nad tym jednym kapelusz, tak, ale produkt jest wodnisty, ale on jest taki fajny, oleisty, długo siedzi, nie zmęczy ci plastiku, bezpieczny to jest więcej niż pewny, ja go specjalnie zostawiłem w jednym miejscu, żeby mi wysechł i poezja, zbieranie, produkt pracuje i w pewnym momencie trzeba go też ruszyć, co jest fajne, dorzucasz pędzelek i delikatnie, widać, zresztą widać jak zbiera. Co mi się w nim podoba? Uwielbia aplikacje na mokro. Uwielbia wodę. Naprawdę. Tak jak Leica Herobiol bodajże lubi wodę, tutaj jest podobnie. Tu jest idealnie też z wodą się pracujesz, co jest bardzo fajne przy odtykaniu powłok. I w dalszej części filmu będę chciał Ci pokazać, bo mam tego niewiele. Właśnie wskoczę na powłokę w Audi prawdopodobnie, która już no, swoje najeździła. Trzeba będzie ją odmulić. A czy odmulić? Ona ma hydrokonkretne, ale taki serwisik, żeby ją doczyścić, żeby się nie zapchała na maksa, wiadomo, warto taką rzecz zrobić. To, że hydro jest fantastyczne, to nie znaczy, że powłoki nie dobijasz. Trzeba ją odświeżyć, żeby ją odetkać, o tak, odświeżyć, o i już. Będę chciał ją zarzucić. Minus tego produktu,
Bo tutaj będę porównywał tego chorobiola z tego względu, że też lubi wodę. Wypukiwanie. No i tu jest mordęga. Żeby go wypukać z plastiku, to ja musiałem wjechać z APC w koncentracie. A przynajmniej 1 do 10. I wtedy zauważyłem, że coś się dzieje. Tak samo wodą z plastiku nie ma opcji. Na lakierze jest lepiej. Zdecydowanie, ale niewiele lepiej. To jest minus tego produktu. Reszta same plusy. Kolejna rzecz. Zapach w ogóle nie męczy. No, muszę powiedzieć, że jestem bardzo miło zaskoczony. Wręcz bym powiedział, że przyjemny zapach. Coś mi przypomina. Możliwe, że już działałem tym produktem. W innych warunkach i może inaczej się ten produkt sprawdził, ale tutaj, w tych warunkach, rewelacja. No dobra, słuchaj. Teraz tak. Produkt fantastyczny. Z tego względu, że tak. Fajnie zbiera starą smołę. Starą, naprawdę starą. Starą smołę, którą ruszył. Naprawdę byłem pod wrażeniem. Bo to były głazy. Uwielbia wodę. Uwielbia wodę. Bezpieczny, co jest ważne. No i minus. Słabo się wypokuje. Z mojej strony to wszystko. Ja Ciebie zapraszam do dalszej części filmu. Zostało mi go naprawdę niewiele, więc tak naprawdę zarzucę go na lakier. Pokażę Ci, jak siedzi na lakierze i jak się wypukuje. A z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć! Słuchaj, właśnie kurczę kończę resztką zgarnianie z lakieru. Fenomenalny jest ten tar, naprawdę.
i na lakierze się zdecydowanie lepiej wypłukuje niż na plastiku, więc tutaj bomba. Porównuję go do Herobiola. Naprawdę rewelacja. Najlepsze jest to, że lubi wodę. Tutaj widziałeś, co było. Zebrało pięknie. No pięknie, od razu. Szybka reakcja, zrobi to, co trzeba. I teraz tak, siedział tutaj produkt, który dawał połysku i hydrofobowości. No i widać, że go nie ma. Quick Detailer, Pure Boysa. Gloss bodajże spray chyba. No i słuchaj, nie ma go. Obłędny produkt, naprawdę super. Teraz idę na drugą stronę. Muszę go mieć. O, na pewno go kupię. To jest więcej niż pewne. Nie narobi ci krzywdy w słońcu. On naprawdę długo siedzi. Zarzucasz go na auto i on jest taki oleisty. Rewelacja, kurde. Jestem bardzo miło zaskoczony. Fenomenalnie. Nie no, mistrz, naprawdę. Z polskich tar removerów na chwilę obecną króluje właśnie ten od Pure Chemie. Naprawdę. Wodę wręcz uwielbia. Z wodą robota jest po prostu perfekto. Mokre auto zarzucasz, zobacz. Nic dodać, nic ująć. A tu było naprawdę całkiem niezłe hydro i myślałem, że będzie mi go ciężko wypłukać, ten produkt. Nie. Z lakieru schodzi bajecznie. Najgorzej jak złapie plastik i gumę, czyli tak jak wszystkie te removery. Tutaj jeszcze przód do wypłukania. Podjarałem się troszeczkę. Muszę go kupić, to jest więcej niż pewne. I prawdopodobnie skoczy piątka. Nie znam jeszcze ceny, ale poznam. Na lampach go zostawiłem, widziałeś? Smuga aż, przyschło. Nic. Rewelacja. No dobra, słuchaj. Ja idę, skończę mycie i będę patrzył, kurczę, jak to kosztowo wygląda, jak to cenowo, kosztowo, cenowo wygląda ten produkt. Jeżeli w piątce będzie naprawdę dobra cena, biorę piątkę. Rewelacja. Zajebisty, naprawdę zajebisty.